Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest od kilku lat. Wyróżniono nim już 11 osób związanych z ziemią szanowską. W tym gronie są profesorowie, muzyk, aktor, lekarz czy dziennikarz. Teraz ten tytuł przyznano znanemu szanowskiemu bankierowi Zdzisławowi Wołosowi, który w tym gronie znalazł się także dlatego, że w swoim życiu nie kierował się tylko ekonomią, zaznaczył w laudacji Jerzy Kasprzyk, prezes lokalnej grupy działania. Nagradzamy dzisiaj pana Zdzisława Wołosa, bankiera, który wbrew zasadom ekonomii pozwolił sobie na to, by społeczność ziemi szanowskiej zaciągnęła u niego bezzwrotny dług wdzięczności. Tytuł zasłużony dla powiatu szanowskiego przyznawany jest przez kapitułę i radnych powiatowych na wniosek organizacji, osób prywatnych czy stowarzyszeń. Tym razem o uhonorowanie w ten sposób Wołosa wystąpiła lokalna grupa działania. Jak podkreślał jej prezes, Zdzisław Wołos dał się poznać nie tylko jako znakomity menadżer, ale także wspaniały człowiek. Dość wspomnieć słowa pana prezesa, który przyjmując od Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa nagrodę dla Banku Przyjaznego Przedsiębiorcom stwierdził, iż jesteśmy postrzegani jako ci, którzy wspomagają lokalnych przedsiębiorców i tej polityki nie zmieniliśmy nawet mimo kryzysu. Przyznanie tytułu odbyło się w ramach uroczystej sesji Rady Powiatu, na której stawili się oczywiście włodarze powiatu, radni, ale także rodzina i przyjaciele oraz współpracownicy Zdzisława Wołosa. Na początek otrzymał muzyczny prezent od Teatru Tradycja z Okleśnej. Potem rozpoczęła się już bardziej oficjalna część uroczystości. Jej bohater przyznawał, że ten tytuł był dla niego zaskoczeniem, bo doceniono to, iż starał się po prostu sumiennie wykonywać swoje obowiązki i żyć w zgodzie z sobą. To wyróżnienie, które dzisiaj mnie spotkało, spadło na mnie jak grom z jasnego nieba, bo mi się wydawało, że realizując to, co mam w obowiązkach swoich jako pracownik, jako działacz społeczny robię, dlatego że takie są moje powinności. Tymczasem przyznany tytuł miał być też formą podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz tego regionu i jego mieszkańców. Nagroda ta nie spłaci wprawdzie naszego długu wdzięczności. Życzymy jednak, by życie jeszcze przez wiele lat nagradzało pana odsetkami ludzkiej życzliwości. Zdzisław Wołos znany jest przede wszystkim ze swojej pracy w banku spółdzielczym, z którym związany jest od 30 lat. Jednak jak wspominał podczas tej uroczystości, jego związki z Chrzanowem mają dłuższą historię. W roku 1949 mój tato jako kolejarz i stolarz został oddelegowany do Chrzanowa po to, żeby budować w Chrzanowie przejście przez tory. To przejście drewniane przez tory, którego już nie ma, bo jest betonowe, robił mój tatuś stolarz. Potem już jako dorosły człowiek znów miał styczność z Chrzanowem, tym razem jako pracownik krakowskiej Państwowej Inspekcji Handlowej. Tu właśnie do Chrzanowa jeździł na delegację. Tu byłem delegowany jako inspektor do spraw kontroli jakości, do kontroli takich potężnych zakładów jak Helmek, jak zakłady obuwnicze, zakłady tłuszczowe w Rzymini. Na stałe Zdzisław Wołos związał się z Chrzanowem w 1960 roku, kiedy rozpoczął pracę w tutejszych zakładach mięsnych. Potem zmieniał zatrudnienie i trafił do banku spółdzielczego w Chrzanowie, gdzie jest prezesem. I tak do tej pory w tym Chrzanowie. No Chrzanów stał się moim ojczyzną. Jak widać, nie tylko on pokochał Chrzanów, ale mieszkańcy powiatu docenili też jego pracę dla tego regionu. Wyrazem tego jest zdjęcie Zdzisława Wołosa, które zawisło na sali obrad chrzanowskiego starostwa wśród innych portretów osób zasłużonych, ale także obecność wielu osób na tej uroczystości, kwiaty, gratulacje i wspólnie zaśpiewane 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam.
Jak przyznał wzruszony bohater tej uroczystości, tylko jednej rzeczy brakowało mu w owej chwili. Jednej rzeczy mi tu dzisiaj brakuje, że nie ma moich rodziców. Moja mama byłaby dumna i ojciec, gdyby ten obrazek był przed nim. Zdzisław Wołos jest 12. zasłużonym dla powiatu chrzanowskiego.